Szanowni Państwo, witam serdecznie na pokazie filmu Zamichniów. Chciałam serdecznie przywitać wszystkich Państwa i podziękować za przybycie. Szczególnie ciepło witam pana Adama Gryczmana, prezesa Fundacji Prawda i Pamięć imienia generała Stanisława Maczka, producenta filmu Zamichniów. Jeśli może się nam pan pokazać, będziemy bardzo wdzięczni. Pan Gryczman, właśnie. Witam pana Sławomira Kwokę, prezesa Fundacji Ułani Króla Jana, która jest dystrybutorem filmu. Witam także inicjatora, można powiedzieć, naszego dzisiejszego spotkania, pana Marka Budzisza, publicystę, historyka, dziennikarza oraz eksperta od spraw wschodnich. Witamy. Witam pana doktora Huberta Sęczyszyna, który jest kierownikiem działu edukacyjno-historycznego w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Witamy pana. Przede wszystkim chciałam serdecznie podziękować za tą inicjatywę i za przybycie z województwa świętokrzyskiego, powiem tak ogólnie, właśnie tutaj na Mazowsze do Warszawy. Powiem tylko krótko, że dzisiaj będziemy oglądali film, który jest efektem inicjatywy w zasadzie lokalnych aktywistów. To jest film zrobiony z ich pasji, z ich chęci upamiętnienia i pamiętania strasznych wydarzeń z lipca 1943 roku. I za tą pasję, i za ten aktywizm, za przywiązanie do wspólnoty lokalnej bardzo bym chciała podziękować. Ale jeszcze krótko, zanim oddam głos panu Sławomirowi Kwoce, który opowie nam o genezie tego filmu, chciałabym tylko powiedzieć, dlaczego osobiście dla mnie ten temat jest istotny i ważny. Moja rodzina nie pochodzi ze Świętokrzyskiego, ale 2 września 1944 roku, niedaleko od miasteczka moich dziadków, to był ostatni dzień okupacji niemieckiej, Wehrmacht wymordował ponad 448 osób we wsi Lipnik-Majorat. W odróżnieniu od Michniowa, tam sytuacja wyglądała jeszcze gorzej, dlatego że tam już praktycznie nikt nie wrócił, ta wieś porosła lasem. To była zemsta za akcję Burza i za bitwę pod Pecynką, w której zresztą zginął siostrzeniec Witolda Pileckiego. Moja mama jeździła tam od 1956 roku, jak już to upamiętnione. No i ze względów też innych można było, że tak powiem, otwarcie mówić o Armii Krajowej, chociaż może nie do końca otwarcie, ale można było. I to był zawsze bardzo trudny temat, dlatego że Polacy chcąc, nie chcąc odnosili się do akcji Burza, do walki z Niemcami. Czasami przyjmowali nawet argumentację, że była to zemsta niemiecka właśnie za tą akcję. I uważam, że ten temat jest właśnie z tego względu ważny, żeby zrozumieć to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, żeby nadać temu właściwy sens i też właściwy opis. Rozmawiałam właśnie przed chwilą z panem Markiem, czy używamy dobrego, właściwego terminu, mówiąc pacyfikacja wsi. Pacyfikacja oznacza uspokojenie, oznacza zaprowadzenie porządku i o tym też, mam nadzieję, będziemy rozmawiać w późniejszej debacie. Więc proszę państwa, teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana prezesa Sławomira Kwokę. Bardzo proszę. Witam państwa serdecznie. Bardzo dziękuję pani dyrektor, że możemy w tak pięknym adresie, Krakowskie Przedmieście, dzisiaj zrobić premierę również internetową tego filmu, ponieważ film ukaże się na kanale Ostoja Tradycji, na naszym kanale, który pokazuje od kilku lat filmy historyczne, filmy, które promują polską historię, przywracają polską tradycję. Za chwilę państwa zaproszę na ten film, a po filmie zaproszę na debatę. Nie będę zdradzał nazwisk rozmówców. O genezie filmu więcej w czasie tej debaty powie sam jego twórca, Adam Gryczman, którego poznałem kilka lat temu. Bardzo sympatyczny, pełen pokory człowiek, który ujął mnie swoją taką ciepłą aparycją i z kolei taką wielką konsekwencją wewnętrzną. Powiedział, że zrobi też taki film, też, bo troszkę pozazdrościł mi, że zrealizowaliśmy film pod tytułem Hubal. Taka etiuda filmowa Hubal jest dostępna na kanale Ostoja Tradycji, widzowie ją znają.
a obejrzało ją ponad 200 tysięcy widzów. Zachęcam Państwa do obejrzenia. I Adam wyprodukował, po czasie melduje mi wyprodukowanie filmu Zamichniów. A szumnie brzmi, że jesteśmy dystrybutorem, po prostu stwierdziłem, że nasz kanał gwarantuje takie godne miejsce, aby tysiące widzów mogło go obejrzeć. Oczywiście dzisiaj premiera wieczorem w Warszawie, super. Zaraz film obejrzycie Państwo. A teraz jeszcze chciałem podziękować jeszcze raz pani dyrektor oraz panu wywołanemu już tutaj Markowi Budziszowi, który przyczynił się do tej premiery dzisiejszej. Zapraszam na film wszystkich Państwa widzów na kanale Stoja Tradycji, jak również Państwa tutaj zgromadzonych. Dziękuję za przybycie i zapraszając zaraz po filmie na debatę. Panie Sławomirze, bardzo dziękujemy za to słowo zagajenia i zapraszam wszystkich do obejrzenia filmu. Bardzo dziękuję. Historia zaczyna się od giełdy. Giełda w Łodzi, którą zawsze odwiedzamy. Wykorzystujemy każdy pretekst, żeby nie zostać w domu, tylko żeby tam się znaleźć i pogrzebać w tych starociach. No i właśnie jedna z tych giełd skończyła się zakupem tej lornetki, tego sprzętu. A ja się bardzo interesuję starociami, mam taką pasję. W 2017 roku wybrałem się na giełdę do Łodzi, na giełdę staroci. No i miałem taką lornetkę przypadkowo kupioną. Tam spotkałem przez przypadek takiego pana, który był zainteresowany tą lornetką. A ja lubię takich ludzi, którzy się interesują takimi rzeczami historycznymi, to mu sprzedałem taniej. Mówi, że rekonstrukcje robi takie z czasu wojny, no to mówię to. No i tak żeśmy się skontaktowali. Ta lornetka to jest oryginał, polska lornetka, prawdziwa, z czasów przedwojennych. Czyli lornetka, która była własnością łącznika oddziału majora Piwnika, pseudonim Ponury. Wieloletnie zainteresowania militariami, pasja rekonstruktorska, ciekawość historii II wojny światowej odsłoniły prawdę, której pan Adam się nie spodziewał. Zakupiona na łódzkim targu staroci lornetka okazała się nie tylko kolejną cenną zdobyczą, która dołączy do prywatnej kolekcji mundurów, hełmów wojskowych, pojazdów czy broni. Wojenne okulary były niemym świadkiem ogromnej tragedii, która swoje krwawe żniwo zebrała w 1943 roku. Aby poznać tamte wydarzenia, musimy udać się do niewielkiej wsi Michniów w gminie Suchedniów, aby na nowo odkryć tę historię. Thank you.
Górzyste tereny pomiędzy wsiami Michniów i Wzdół Rządowy idealnie nadawały się do ukrycia i prowadzenia walki partyzanckiej w okolicach Kielc. Wiedzieli o tym powstańcy styczniowi pod dowództwem generała Mariana Langiewicza. Wiedział i major Dobrzański Hubal, którego oddział również szukał tam schronienia. Nie bez znaczenia była również postawa tutejszych mieszkańców, którzy wspierali walczących o wolność ojczyzny czym mogli – żywnością, lekami, noclegiem, często ryzykując własnym życiem i zdrowiem. Wielu młodych mężczyzn zasilało oddziały partyzanckie. Pomagano też w zabezpieczeniu miejsc alianckich zrzutów. Znajdowało się w tych lasach miejsce szczególne. Kryjówka wręcz wymarzona. Kamień Michniowski. Grupa starych dewońskich skał usytuowana pod jednym z zalesionych szczytów. Pośród nich najdłuższa jaskinia w całych Górach Świętokrzyskich, która dawała pewne schronienie i możliwość obrony. To tu właśnie w 1943 roku pojawili się żołnierze AK z oddziału Jana Piwnika pseudonim Ponury. Kapitana Wojska Polskiego, aspiranta Policji Państwowej, któremu powierzono dowództwo oddziałów partyzanckich. Niebawem nazwisko tego dowódcy stanie się głośne, a Niemcom wręcz nienawistne. Wczesną wiosną 1943 roku w kieleckich lasach powstają większe oddziały partyzanckie. Ich dowódcą, jak wspomniano, był Jan Piwnik, pseudonimy Donat Ponury, jeden z pierwszych cichociemnych spadochroniarzy, który wylądował na terenach okupowanej Polski. Już w czerwcu tegoż roku został komendantem Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej, w skład którego wchodziły cztery oddziały. Ich liczebność wahała się od 30 do 80 żołnierzy. W sumie zgrupowanie liczyło około 400 partyzantów, stanowiąc oddział dywersyjny komendy okręgu. Działania partyzanckie na ziemi świętokrzyskiej, którymi dowodził Ponury, doprowadziły do wielu starć z hitlerowcami. W sumie przeprowadzono ponad 50 akcji dywersyjnych. W styczniu 1944 roku z rozkazu komendanta głównego AK Ponury został przeniesiony z okręgu kieleckiego na teren Nowogródczyzny. Jan Piwnik Ponury jako dowódca 7 batalionu zginął w 1944 roku na Nowogródczyźnie pod Iewłaszami. Przed śmiercią zwrócił się z prośbą do opiekującego się nim lekarza. Powiedz żonie i rodzicom, że ich bardzo kochałem i że umieram jako Polak. I pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Odznaczono go orderem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Pośmiertnie awansowano do stopnia majora, a następnie do stopnia pułkownika. Jednym z ważniejszych miejsc na mapie partyzanckich bojów jest Polana Wykus. Rezerwat przyrody na wysokości 326 metrów nad poziomem morza. W trakcie II wojny światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw Hubala, a następnie Ponurego. W dniu 15 sierpnia 1957 roku w miejscu tego obozu odsłonięto tabliczkę z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej. Na jej ścianach umieszczono 123 pseudonimy poległych podczas walk żołnierzy z oddziałów Ponurego i Nurta. Kapliczka z otaczającym terenem stanowi miejsce pamięci narodowej Wykus i jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych. Każdego roku w drugą sobotę czerwca na Wykusie organizowane są uroczystości upamiętniające poległych żołnierzy.
Latem 1943 roku, w niecałe dwa miesiące po przybyciu partyzantów na ziemię kielecką w Michniowie, doszło do bestialskiego mordu ludności cywilnej. Był to skrupulatnie przygotowany podczas tajnej narady plan eksterminacji. Jego autorem był dowódca SS w Radomiu, Albert Schuster. Klaus, schneller. Gut, gut, sieht gut aus. Ja? Ja, da sind die Banditen. Nimm die Liste. Also, meine Herren, wir sind hier. Johann mit seiner Truppe. Hier steht unser Wagen mit der Truppe und hier die anderen. Lipca to był poniedziałek. Już w niedzielę i w sobotę w Michniowie pojawiły się niemieckie samochody. Nie było to czymś nadzwyczajnym w okresie wojny, że Niemcy pojawiają się we wsi, oglądali tą miejscowość, patrzyli na topografię terenu, na układ miejscowości, na poszczególne budynki, ale nie wzbudziło to jakiegoś zainteresowania ze strony mieszkańców. To było czymś naturalnym. Natomiast 12 lipca około godziny 3-4 nad ranem Michniów był okrążony przez oddziały niemieckie. Niemcy otoczyli wieś podwójnym kordonem, dlatego żeby mieszkańcy nie uciekali ze wsi, żeby mogli tych mieszkańców w tym miejscowości zatrzymać. Rozpoczęły się aresztowania, zatrzymywania osób, które były podejrzane o udział w ruchu oporu. Niemcy mieli konfidentów zarówno w oddziałach partyzanckich, jak i w okolicznych miejscowościach. Być może również w Michniowie takie osoby były, które z Niemcami współpracowały. Das ist die Dorfkarte. Guck mal drauf. Według sporządzonej przez tych konfidentów listy nastąpiły zatrzymania osób podejrzanych. Jeśli kogoś nie było z tej listy, stosowano zasady zbiorowej odpowiedzialności. Aresztujemy członków twojej rodziny, ojca, matkę, brata. Po prostu, jeśli ty nie doniosłeś, że twój syn, twój brat współpracuje z partyzantami, jesteś tak samo odpowiedzialny za tą zbrodnię przeciwko narodowi niemieckiemu. W ten sposób zatrzymano ponad 100 mężczyzn. Od wczesnych godzin rannych widziałam, że moi rodzice byli zupełnie inaczej się zachowywali niż dotychczas. Byli bardzo jakoś zdenerwowani. Po prostu nie wiedzieli, co z sobą mają robić. Mamusia rano wstała i mówi tak, dzieci, jesteśmy okrążeni przez wojsko niemieckie. Wszyscy, całe podwórko jest wojska niemieckiego. No to rano brat ubrał się i poszedł do to. Myślał, że to go puszczą do fabryki, poszedł. Szwagier tak samo poszedł. Szwagier to pracował na kolejce. No i tak wszyscy myśleli, że to puszczają, no to szli. No to mama mówiła tak, że no to i nas, siostra miała 17 lat i 15, to i wyjdźcie, no bo jak przepuszczają, to tak. A tam nam kazali wejść do rowu, był rów w lesie i tam już leżeli mężczyźni. No i wszyscy, kto szedł, to wszystkich do tego rowu. No i ja tam strasznie płakałam, bo tam strasznie bili Niemcy. Tych ludzi z Michnowa, materka takiego Teofila, tak płakał, a on doszedł do mnie i mówi tak, proszę nie płakać, jak jest bandyta, to trzeba go bić. A brat mój słyszał, tak kiwał też głową, bo leżał niedaleko mnie, żeby nie płakać. No i cóż, później wie pani, kazali się im przełożyć, była jeszcze Gajowa z czworga dziećmi małymi. No też siedziały te dzieci, płakały, jeść tam, my dawały im co te. Później je zabrali. Za krzakami zabili wszystko, wszystkie te dzieci i tą mamę zabili. No a tych mężczyzn wszystkich kazali im się obrócić w bok twarzą. Zdjęcia zrobili i przyjechały samochody, każdemu kopniaka w tyłek i zabrali, no i spalili tu na Michniowie. W ten
sposób zatrzymano ponad 100 mężczyzn. Podzielono ich na 4 mniejsze grupy. W tych grupach bito, przesłuchiwano. Następnie zamknięto w wyznaczonych przez Niemców stodołach. Stodoły te zostały podpalone, oblane benzyną, podpalone, obrzucone granatami. Jak mówią mieszkańcy, ten, kto miał szczęście, zginął od kuli lub od granatu. Ten, który miał pecha, płonął żywcem. To jak mama szła, to się strasznie wszystko paliło i smród niesamowity. I wyszedł do niego taki, do mamy, krogulec Ignac. I on gdzieś był, no to były krzaki, na pewno tam jakie pokrzywy. No i odzywał się do mamy, mówi: Andziu. A mówi: Krogulcu, kiedy cię słyszę, a nie widzę. No mówi: nie wyjdę, bo się przestraszył, był cały, no spał taki opieczony. I tutaj mówi: a co się stało? No to mówi: tak było, że przyszli Niemcy, no i powpychali ich do domu i podpalili. Część zatrzymanych w jednej z tych stodów, stodyle grabińskich mężczyzn, podkopała się pod przycieś, żeby po prostu uciec z tych płomieni. Niemcy ich złapali i z powrotem żywcem wrzucili do płomieni. Temu wszystkiemu przyglądały się kobiety i dzieci. 12 osób, co do których Niemcy mieli wątpliwości albo podejrzenia, że mogą coś wiedzieć jeszcze o oddziałach partyzanckich, poznać konspiracji, zabrano do więzienia kieleckiego, by poddać dalszemu śledztwu. Chcieli po prostu dalsze kontakty, dalsze informacje, dalsze nazwiska osób współpracujących z ruchem oporu poznać. Te 12 osób zostało później skazanych i wysłanych do obozu koncentracyjnego. Najpierw Auschwitz, potem inne obozy. Z tych 12 przeżyło tylko 3 osoby, więc to są również pośrednie ofiary pacyfikacji Michniowa. Brata to wzięli tam, spalili do stodu, co brali wszystkich tych chłopów na samochód i dopiero ich tam palili. Tak, do pierwszego dnia zaraz palili. A na drugi dzień mama zginęła z dzieckiem, te krzaśni zginęli razem z nią. Co było, no, takie małe dziecko, 9 dni, Stefanek, tak tam pisało na dłoni. No, drugie dziecko 2 lata i siostra, szwagier, wszystko zginęło. Później nam kazał wstać i stanąć rzędem i patrzeć w bok. No i karabin nastawił na nas. Było nas chyba 17 albo więcej. I pytają nas się, co wolimy? Czy tu zabite zostać, czy do Niemiec na 2 tygodnie jechać do domu? 18 młodych kobiet i dziewcząt o nazwisku Materek, Krogulec, zostało wysłanych na roboty przymusowe. Dlaczego mówię o tych nazwiskach? Bo te nazwiska w Michniowie się bardzo często powtarzały i były też związane z tą listą, które miały Niemcy. I w ten sposób chcieli ich jakby dodatkowo ukarać, żeby mogły odpracować na rzecz III Rzeszy tą zbrodnię przynależności do oddziałów partyzanckich albo przypuszczalnej przynależności do oddziałów partyzanckich właśnie ich braci czy ojców.
ja mam osobistą traumę, ponieważ tutaj spalona została moja babcia, także ze strony mojego taty spalonych w stodole zostało dwóch jego braci, bardzo młodych, w wieku 19-20 lat. Także moja druga babcia ze strony taty została zastrzelona 17 sierpnia 1943 roku, to tak już po pacyfikacji. To była taka sytuacja, że wszyscy uciekali stąd, kto mógł. Mój tato był młodym człowiekiem, on miał wtedy 16 lat. Uciekł do lasu z dziadkiem, a babcia została jeszcze, żeby wziąć jakiś dobytek dla nich. I wracając właśnie przez ulicę, nie zdążyła, Niemcy ją zastrzelili. Niemcy odjeżdżając pierwszego dnia pozostawili płonącą wieś, te cztery stodoły, w których paliły się jeszcze te ofiary Michniowa i strach. Odjeżdżając, zabrali stąd właśnie te osoby do więzienia kieleckiego, te kobiety na roboty przymusowe. I tak zakończył się pierwszy dzień pacyfikacji. Ojciec, pewnie inni mieszkańcy usłyszeli strzały, które pochodziły od pól, tam od wioski Krzyżki. Ojciec domyślił się, że nic tu dobrego nie będzie. Poszedł do swojego brata, który mieszkał niżej, koło nas, ale niżej, i do siostry. Naradzili się, uzgodnili, że będziemy uciekać do lasu. Wtedy ojciec przyszedł, mama przygotowała nas. Ojciec zabrał krowę i psa, brata na plecy, brata młodszego oczywiście na plecy. Mama zabrała ten tobołek z pierzynami, z poduszkami na plecy i mnie za rękę. Starsze siostry niosły chleb, po bochenku chleba i tak szliśmy w kierunku lasu. Zaraz na brzegu lasu spotkaliśmy partyzantów, którzy czuwali, czekali, obserwowali, co się obserwowali wioskę, co się będzie dalej działo. Nastąpił odwet. Do Michniowa wkroczyły oddziały partyzanckie Jana Piwnika Ponurego i zobaczyły, co się stało w tej wsi. Ale to nie byli obcy partyzanci, to byli swoi. I co zrobić w momencie, kiedy dowiaduje się, że tutaj zamordowano mi brata, ojca, przyjaciela, kuzyna, a ja mam broń w ręku i mogę się zemścić. Ale mogę też pokazać jako oddowódca, że nie godzę się na takie traktowanie ludności cywilnej, że ja jej będę bronił. I podjęto decyzję. Wysadzono pociąg niemiecki w rejonie stacji właśnie między Łączną a Berezowem. Według niektórych relacji napisano na nim za Michniów, zemsta za Michniów. Partyzanci dokonali tego odwetu. Wycofali się w lasy klonowskie, lasy siekierzyńskie, część oddziału tu, część oddziału tu. A Michniów został. Część mieszkańców, wiedząc, słysząc te
wybuchy, te odgłosy. Uciekła, a zostały głównie kobiety i dzieci. Często się pytałam, dlaczego tych, co przeżyli. Kobiety i dzieci się bały i liczyły na to, że przecież one są niewinne. Dlaczego mają ginąć? Dlaczego mają odpowiadać za coś, co nie zrobiły? Owszem, Niemcy podejrzewali mężczyzn, ale kobiety, dzieci przecież nas nie będą mordować, nas nie będą bić. Zostały i one były ofiarami drugiego dnia rzezi w Michniowie. 13 lipca. Już nie tak wcześnie nad ranem, już nie tak zorganizowanie. Niemcy wjechali z jednej i z drugiej strony miejscowości i szli od chałupy do chałupy. I mordowali wszystkich, którzy byli w domach, grabili mienie, grabili inwentarz. Część mieszkańców pilnowała krów zagrabionych, jakichś zwierząt hodowlanych innych. I oni przeżyli. Chociaż jeden z Niemców kazał im kopać grób, to następny przyszedł i po prostu ich puścił wolno. W taki sposób przeżyło kilkanaście osób, kilka w samym Michniowie, kilka pilnujących tego właśnie inwentarza. Michniów przestał istnieć. Ci, którzy przeżyli, to ci, których w tym dniu nie było, praktycznie w tej miejscowości. Ci, którzy byli w oddziałach partyzanckich, ci, którzy byli poza miejscowością, ale przeżyło ponad 300 osób. Michniów przed pacyfikacją liczył ponad 500 mieszkańców. Gdzieś trzeba było żyć. Mieszkali w okolicznych miejscowościach, u rodzin, którzy ich pomagali. Bo dlaczego tu blisko? Bo ludzie wiedzieli, że trzeba im pomóc, że ta wieś została spalona, że oni zostali z niczym. Zostali w tym, co mieli na grzbiecie, ale też wracali tutaj na te swoje pola uprawne, bo trzeba było za coś żyć i z czegoś żyć. Wracali, kopali ziemniaki, te resztki upraw, które tutaj zostały, pozyskiwali w ten sposób środki do życia i możliwość przeżycia. W zasadzie po pacyfikacji zostały mury z jednej obory, była wymurowana z kamienia i nie dała się spalić, po prostu to zostało. Te mury stoją do dzisiaj, są tam jakoś zagospodarowane, jest ogórka z tego zrobiona. W przybudówce do tej obory zginął najmłodszy Michniowiak, Stefanek Dąbrowa, 9-letni. Ludzie pokątnie tak uprawiali po cichu, potajemnie na polu, żeby przeżyć, nie? A to zboże tam skosili, no bo to była przecież żniwa były. Żeby przeżyć jakoś, to musieli wykopać ziemniaki jesienią, tak po kryjomu, kopali ziemniaki. To zboże sierpami tam gdzieś za górą obcinali, później to meuli w żarnach, żeby mieli co jeść, no bo przecież oni nie mieli nic. Kobiety byli, jak to się mówi, po różnych wsiach. Moja mama na przykład to tydzień po spaleniu Michniowa mieszkała we Wzdole Rządowym na plebanii, na strychu z 10 innymi osobami, bo ona nie miała dokąd uciec. No. A to była 14-letnia dziewczynka. Po 45 roku, jak przyszło wyzwolenie, tak oni to nazywali wyzwolenie, bo nie było tu Niemców. Wracali do tego spalonego Michniowa, gdzie została tylko leśniczówka i podmurówki spalonych domów i kominy. I budowali te domy na tych starych podmurówkach wokół tych kominów. Dlaczego tak, a dlaczego nie od nowa? Bo to była jakaś materia. Była możliwość, żeby zaoszczędzić na tym materiale, a tego materiału nie było.
Nie było z czego tych domów stawiać. Ojciec był, jeszcze został, nie spalił się, krowa uciekała do mój, uciekła do lasu i poleciał za nią. I w taki sposób został. No i jak myśmy przyjechały, no to postawił taka razem budynek, stodoła, obora i dom taki. No i tam byłam w tym z ojcem. Mieszkańcy opowiadają, że w 1945 roku, jak była tu rocznica, 12 lipca zerwała się okropna burza i powaliło ściany lasu. Po prostu te drzewa, te wiatrołomy po prostu były w ścianie lasu. Nie wyrządziła żadnej krzywdy na polach, na tych uprawach, ale las po prostu został powalony. I leśnicy przymykali oko, jak ci mieszkańcy to drewno po prostu pozyskiwali na rzecz budowy swoich domów. Gdzie mieszkali? W ziemiankach. Jeden z tutaj takich pomysłowych mieszkańców sprowadził taki stary wóz cygański, w nim mieszkał i budowali się. W Michniowie nigdy nie było ekshumacji. W zbiorowym grobie, gdzie złożono szczątki zamordowanych, ich rodzin, ich bliskich, ich dzieci, ich rodziców, ich często mężów, żon. Postawiono pomnik, na którym wyryto nazwiska pomordowanych w czasie pacyfikacji, ale nie tylko. Na tym grobie są także osoby, które zginęły w czasie wojny i nigdzie indziej nie mają swojego grobu. Nawet nie wiemy, gdzie są pochowani i wiemy tylko tyle, że zginęły w czasie wojny. I chcieli, żeby w tym miejscu jednak mieli tą symboliczną chociaż mogiłę. Stąd odejść, bo ich połączyła wspólna historia, wspólna trauma i wspólny ból. Mieli możliwość, żeby wyjechać na ziemie odzyskane. Tam mogli dostać całą wioskę, która mogła się nazywać tak samo jak Michniów, ale nie chcieli. Oni bardzo szanowali tą ziemię i szanowali tą krew, która została tutaj przelana. Weiter! Bewegt euch! Weiter! Weiter, los! Du! Beweg dich! Warum schaust du so dumm an? Du freundliches Schwein! Hi Hitler! Hi Hitler! Hast du die Liste mit? Ja, ich habe. Rogulec hat direkt. Wo ist jemand herheim? Komm zu mir. Wojnatski, das ist dieser Bandit. Komm zu mir, aber schnell. Weg mit ihm! Raus aus der Reihe! Ah, Soldaten! Feuer! Da haben wir einen Hund weniger.
So, Mut ab! Aufeinander treten! Komm, komm mal. Komm zu mir. Komm mal her. Du bist Matarek. Na, Soldaten, Richtung Scheune. Mit den polnischen Schweigen. Los! Późniejsza odbudowa Miśniowa to był bardzo trudny proces. To była reakcyjna wieś, wieś, która pomagała Armii Krajowej. Zdarzały się przypadki, że jeszcze późniejsza, nowa władza, władza ludowa, niejako karała tą wieś za pomoc Armii Krajowej. Wysyłano ich do więzienia za niepłacenie podatków. Od 1943 roku były kilka takich przypadków, że właśnie w taki sposób ukarano mieszkańców Miśniowa. Władze w pierwszych latach nieprzychylnie się odnosiły do tych świąt, do tych rocznic pacyfikacji Miśniowa. W zasadzie się nie włączały. Wieś te uroczystości organizowała sobie sama. Ludzie, mieszkańcy okolicznej miejscowości licznie przybywali ze Wzdołu, z Suchedniowa i nie tylko, z różnych tu stron. Lipiec 40 każdego roku to czas takiej zadumy, czas refleksji, także budowania świadomości o tej historii. Oni się spierali przy tej mogile i wspominali swoich bliskich, opowiadali tę historię, często rozliczali siebie, swoich bliskich. Dlaczego tak się stało? Czego na przykład partyzanci nie pomogli? Co by się stało, gdyby pomogli? Gdyby zaatakowali tych Niemców palących Michniów? Czy ta skala zbrodni była wtedy większa? Nie wiemy. Mówimy o tym, co by było, gdyby. Sprawcami pacyfikacji Miśniowa są Niemcy. I ich powinniśmy za to rozliczać. To oni dokonali tej zbrodni. I to oni za tę zbrodnię nigdy nie odpowiedzieli.
bardzo dużo wiemy o Westerplatte, bardzo dużo wiemy o bitwie nad Bzurą, o Kocku. To są takie ikony wojny, Monte Cassino, Narvik. Natomiast skala tych represji, które dotknęły wieś polską w czasie II wojny światowej, no jest po prostu przerażająca. Powstała idea, żeby w Michniowie stworzyć mauzoleum walki i męczeństwa wsi polskich. Powołano fundację Pomnik Mauzoleum w Michniowie. Dzięki jej staraniom powstał pierwszy Dom Pamięci Narodowej. W takim budynku, który został na nowo wzniesiony, wcześniej to był prywatny dom, w którym była Izba Pamięci, której pani Marianna Grabińska, świadek pacyfikacji, oprowadzała wycieczki. I wtedy powstała ten Dom Pamięci Narodowej, w którym właśnie prezentowane były wystawy, prezentowane były badania historyczne związane z martyrologią. A w momencie, kiedy Muzeum Wsi Kieleckiej, jako ta instytucja kultury, przejęło zarząd nad tym obiektem, powstała idea, żeby rozbudować ten kompleks, żeby stworzyć mauzoleum martyrologii wsi polskiej. To jest ogromny sukces Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej. No, wszyscy czekaliśmy na ten obiekt, bardzo potrzebny od wielu, wielu lat. Historia wsi polskiej, martyrologii i męczeństwa nie jest znana powszechnie. Nie jest nawet znana wśród Polaków, nie mówiąc już o świadomości Europejczyków czy świata. To jest bardzo potrzebne muzeum. Z jednej strony tym muzeum składamy hołd tym ofiarom, ale z drugiej strony pokazujemy naszą historię, historię Polaków jako ofiar II wojny światowej. Gdyby nie miejscowi mieszkańcy, miejscowi samorządowcy, tego mauzoleum nie byłoby. Ich jakby starania, lobbying, kultywowanie tej pamięci jeszcze w latach 80., na początku lat 90., uroczystości związane z rocznicą śmierci majora Piwnika, pseudonim Ponury, w piątek zaczynały się tutaj, bo Michniowa nie da się oddzielić od Wykusu, więc gdyby nie ci ludzie, tutaj mieszkańcy, nie byłoby tego Michniowa. Dlaczego w innym miejscu w Polsce? Nie wiem. Wiem, dlaczego w Michniowie. Kultywowali pamięć o tych poległych w Michniowie, pomordowanych tutaj. To oni nie dopuścili do tego, żeby o nich zapomniano. Co roku odbywały się uroczystości rocznicowe. Ten religijny charakter tych uroczystości podkreślili mieszkańcy w sposób szczególny, budując kaplicę. Budując kaplicę pod wezwaniem świętej Małgorzaty, bo 13 lipca to właśnie świętej Małgorzaty. Kaplica, no jako naturalne miejsce związane z kultem religijnym, no i normalnym porządkiem rzeczy, że na cmentarzach są kaplice, prawda? I tutaj, w tej kaplicy odbywały się nabożeństwa w rocznicę. Wcześniej wsie spacyfikowane stawiały krzyże jako ten symbol męczeństwa, ale także symbol pamięci. Przekazywały urny z ziemią ze swoich miejscowości i one tutaj obecnie się znajdują. Także te krzyże, które w pierwotnym mauzoleum były stawiane, zostały przeniesione do obecnego obiektu. Pieta, później krzyże, bowiem uznano, że jest to dobre miejsce do upamiętnienia wsi na terenie Polski, czy na terenie ziem przedwojennej Polski, upamiętniające zbrodnie na ludności wiejskiej. Ten Michniów był przestrogą także dla innych miejscowości. Bo robiąc notacje, robiąc wywiady z mieszkańcami Kieletczyzny, co do nich docierało?
że Niemcy spalili Michniów, że tam było bicie, palenie, mordowanie i oni się tego strasznie bali. Kiedy rozmawiałam ze świadkami historii, kiedy ich pytałam, czy w momencie, w czasie wojny wiedzieli, co się stało w Michniowie, oni mówią, że tak, wiedzieliśmy, że było tam palenie, ale u nas nie było. U nas był spęd, u nas była egzekucja, spęd, czyli zebranie mieszkańców w jednym miejscu, wybranie konkretnych osób, rozstrzelanie lub zamordowanie, ale nie było u nas palenia. Oni uważali to palenie, spalenie za takie najgorsze barbarzyństwo, za najgorszą karę w stosunku do mieszkańców wsi polskiej. Pozwolili Niemcy na wykopanie dołu i przyniesienie tutaj zmarłych. Przynosili ich pracownicy także z Tartaku z Berezowa właśnie, którzy zostali tutaj przywiezieni, aby pomóc dokonać tego pochówku i wyjmowali z chat nadpalone zwłoki i przynosili do tej wspólnej jednej wielkiej mogiły. No i w tym miejscu stanął ten pomnik, który dzisiaj tutaj widzimy, z wypisanymi wszystkimi nazwiskami osób od 9-dniowego dziecka aż do starców ponad 80-letnich, którzy tutaj znaleźli śmierć w Michniowie. Według Niemców to były tylko działania związane z likwidacją bandytów. W dokumentach niemieckich nie znajdziemy słowa, że tutaj ginęły kobiety i dzieci. Tutaj ginęli bandyci, a najmłodszym bandytą w Michniowie był 9-dniowy Stefanek Dąbrowa. Ale o tym w dokumentach nie znajdziemy nic. Ale znajdziemy wnioski odznaczeniowe za akcję w Michniowie. Dla tych dzielnych funkcjonariuszy, żołnierzy, którzy mordowali tutaj te kobiety i dzieci. 52 dzieci, najmłodsze 9 dni. Może nie najmłodsze. Bo są relacje, że kobieta, która była w bardzo zaawansowanej ciąży, po prostu 13 urodziła i wraz z tym dzieckiem została zamordowana. Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej, tak jak wspomniałam, jest symbolem w ogóle martyrologii wsi, zarówno Polski w obecnych granicach, ale także byłej II Rzeczpospolitej. Ten wątek Kresów Wschodnich jest jeszcze mniej znany niż to, co się działo w Polsce centralnej. Myślę, że musimy przewrócić pamięci zarówno jedną kwestię, jak i drugą. Tamte miejsca miały mniej szczęścia. W wielu wypadkach są porośnięte trawą i tylko dzięki pracy badaczy, naukowców jesteśmy w stanie dotrzeć do prawdy, jesteśmy w stanie przywrócić te miejsca pamięci. Lipca jako ustanowiony przez polski parlament Dzień Martyrologii Polskiej Wsi się zaczyna. Walki Michniów nigdy nie przestał istnieć, tak jak nigdy nie przestały istnieć polskie wsie. A było ich ponad 800, które jak Michniów zostały w czasie II wojny światowej spacyfikowane, bardzo często w sensie fizycznym całkowicie zniszczone. Ale nigdy nie w sensie moralnym, nigdy nie w sensie siły ducha i nigdy nie w sensie polskości. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć pomordowanym mieszkańcom Michniowa i wszystkich polskich wsi, które walczyły o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Cześć i chwała bohaterom. Michniów jest symbolem martyrologii. Jest symbolem cierpienia, ale jest też symbolem nadziei i odbudowy, że to, co zaplanowali tutaj Niemcy, się nie ziściło.
bo ta prawda o tym Michniowie przeżyła. Ci mieszkańcy kultywowali pamięć o tej wsi, o tych swoich bliskich zamordowanych. Do oddziałów partyzanckich po pacyfikacji wstąpiło kilku mieszkańców Michniowa, więc te ich działania nie okazały się skuteczne. Wieś nadal pomagała partyzantom, wieś nadal była polska, wieś nadal się nie ugięła wobec nawet tak straszliwych i drastycznych kroków. Więc te działania Niemcy były po prostu nieskuteczne. Jak się palił Michniów, jak się paliły te stodoły, to taki duszący, słodkawy dym przenikał wszystko. I mówi do mnie: Pani Ewo, myśmy nimi oddychali. Ja zrozumiałam, że oni cały czas są w nich, ten duch, ta pamięć o tych ludziach cały czas w nich tkwi i jest w nich. Opracowanie tekstu Jerzy Pilch, Dawid Szpara i Beata Hanzlik. Czytał Hubert Czarnocki.